Yo, siemano wam wszystkim, tutaj Hanta, a to jest Limbo. Będzie to już ostatni, piąty odcinek Limbo. Gierka nie jest długa, ostatnio chyba wam pokazywałem, jak mało rozdziałów mi zostało już. Okej, Limbo, czyli przygody małego Timiego, który poszukuje swojego taty, żeby mu połamać koła w rowerze za to, co mu zrobił w Happy Wheels, a tak w ogóle tu szukamy chyba siostry. Okej, doszliśmy tutaj. Oczywiście ta zagadka, która była na samym końcu ostatnio. Chwileczkę zobaczę, okej. Zagadka, która była na końcu. Co my tu w ogóle mamy zrobić? Mamy tutaj dwa przełączniki. Tam jest magnetyczny, a ten jest ten z tą jakąś odwróconą grawitacją. Co nam da to? Aha, nie wiem. Ale na pewno musimy ten klocek podnieść. O właśnie, dzięki temu teraz... A w ogóle co jest w tamtą stronę? Nie patrzyłem nawet. Nie ma co patrzeć chyba. Chciałem włączyć ten magnetyzm. Włączę? Nie, nie wiem co się dzieje. Dobra. Wjedziemy sobie tu. Opsaj. Co nam to dało? Aha! Czyli te dwa bloki podnoszą się równocześnie. Jeżeli teraz to wyłączę, to dalej działa magnetyzm. Jeżeli wyłączę magnetyzm, obydwa spadają. Jak włączę magnetyzm, nic się nie dzieje. Najpierw muszę włączyć to pole jakby takie grawitacyjne, żeby to zadziałało. Teraz mogę je wyłączyć bezpiecznie, bo wszystko mam u góry. Czyli de facto trzeba by było wyłączyć magnetyzm, wskoczyć tu i wskoczyć tam. Co będzie troszeczkę, myślę, słabo z możliwościami zrobienia tego. No ale spróbujemy. Uwaga. Tak jak mówiłem. Ciekawe. Co ja mam teraz zrobić z tym? Jedyne co mnie ratować może, to różnica ich poziomów, czyli ten się przyciągnie, a tamten nie. Ale się jest niestety przyciągnął. Czyli trzeba to zrobić na tyle szybko. Włączymy teraz to. Włączymy. Mówię, trzeba na tyle szybko włączyć i wyłączyć to główienko. O, ten się przessał, a tamten spadł. O, świetnie, dobra, nie było to takie ciężkie. Myślałem, że będzie tu więcej zabawy z tym. Jakieś timingi i tak dalej, ale wystarczyło zrobić to odpowiednio szybko i wtedy ten, wiadomo, różnica poziomów, dlatego tamten się przyciągnął, ten nie zdążył. Aha, tu mamy odwrócenie grawitacji. Ciekawe. Aha, teraz rozumiem. A teraz nie zdążę tam dobiec. Biegnij, 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 nie, nie doskoczy przecież. O Jezu, tutaj już trzeba faktycznie coś stymingować sobie ładnie, żeby nam się udało to przejść. Jak widzicie ten wózek... Zrobię tak. Czekaj, chodź tu wózku. Jedzie. Teraz szybko, 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 szybko. Hej! No nie, no za daleko. Kurde. Trzeba to naprawdę tak zrobić, żeby on jeszcze miał tą energię swoją... ciężko powiedzieć, czy kinetyczną, czy potencjalną, bo de facto one się odwracają w pewnym momencie. Żeby miał tą swoją energię, którą już zdobył.
Czyli kinetyczną. I energia kinetyczna zamieni się w potencjalną i wtedy on tutaj dojedzie na styk, musi tu dojechać. Dokładnie teraz. Tylko że ja powinienem jeszcze skoczyć. O Jezu, tak niewiele brakło, naprawdę. Wyciągnięcie po prostu dłoni jeszcze bardziej. Ale już mniej więcej wyszło, tylko mówię, trzeba było tam podskoczyć. Czego ja nie zrobiłem. Oj, 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 oj. Eja, jeja, dobra, udało się. Z tym dyskiem. Chyba muszę się go puścić. Ale nie mogłem, nie wiem jak. Nie mogłem się go puścić. Teraz. O cholera, on nie może w to przypierdzielić, bo wtedy się odbija. No to jest kijowe, dobra. Musi zwolnić do tego miejsca, czyli za wolno to włączyłem teraz. Się skupiłem na tym, że nie skoczyłem. No i znowu to samo. Dobra, nie ma co próbować. Tylko odwrócimy mu tę grawitację z powrotem. Jezu, jak walnęło po uszach. Boże święty. No tak, mam włączoną przeglądarkę i zapomniałem... A, cholera. Wybaczcie mi to. Jak pamiętam o telefonie, jak pamiętam o Skype'ie, o tamtym, to zawsze mi się coś... Właśnie na przykład przeglądarkę włączoną i przyjdzie powiadomienie o jakimś mailu. Już tak skambagowo odwraca, to jest kijowe, prawda? Puść. No, dobra. Chciałem skoczyć po prostu. Znowu są płytki. Oj! O Jezu! Co ja, ale co ja tu miałem zrobić? Przepraszam. What the fuck? No nie. Przecież znowu tego samego... A nie, dobra, jestem tu. Gdzie ja mam tu skoczyć? O Jezu! Teraz tu już przestanę. Spadłem. Aha. Jaka muzyka fajna. Udało się. No teraz to już spadłem. Co ja mam tu zrobić? Chwila. Nie. Muszę skoczyć na to P. Tylko jak? Chwila. Jest, udało się. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, idealny timing. Super. No nie, to już na to trzeba tam skoczyć. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Idealnie. Jest, złapałem się, okej. Wolałem dwa razy policzyć, tak dla pewności. Ojej, tu jest jakaś kula. Aha, to jest ten hotel, tak? To jest ten napis? Tylko w innym miejscu? Nie rozumiem, albo po prostu... Nie wiem, coś tu się może przez to, że się poprzestawiały. Poprzestawiałem tą machinę. Nie, kurde. O Jezu, przykro mi. Tam trzeba było podskoczyć. A to już skambagowe, jak musiałem tak bokiem biec i wtedy nie wiedziałem, które strzałki naciskać, ale to jest... Po prostu strzałki się obracają, więc... Tam coś wielkiego w ogóle. Aha, to jest... Timer. Ojej, to jest skambagowe. Teraz pytanie, co ja mam tu zrobić z nim. To pudełko muszę przenieść tam na tamtą stronę na pewno. No. Teraz jeszcze raz włączyłem. Niestety ona ma swoją energię dostaje. Jeszcze raz. Dobra, super. Teraz mogę tam wejść, bo tam jest jakaś piła. O nie, za wolno. Jeszcze raz robimy. A, się tak obraca specjalnie za każdym razem. Strzałki oczywiście są teraz zmienione. Dobra,
teraz mogę się odwrócić. Oj! I znowu, Boże, tutaj naprawdę trzeba tak szybko to robić. Aha, i będziemy tak zmieniać, tak? Jasne, mnie zabiło. Tak się nie uda. Czekajcie, ale tu jest coś białego. Nie, no nie, nie, znowu zabiło, o Jezu. Czasowy, kurde. Muszę ten magnetyzm wyłączyć. Nie, nawet nie zdążyłem, ale... Nie, nie wiem, kiedy to zrobić, tak żeby... Kurde, ale bo miałem nadzieję, że mi weźmie stamtąd, a nie... Kurde, nie zdążyłem podskoczyć nawet, no. Jej, o co tu chodzi? Znaczy, jak to wytimingować? To jest największe pytanie. W ten sposób nic nie damy rady tam wrócić, to jest pewne. Teraz trzeba pomyśleć, jak to... Trzeba by się go wcześniej uruchomić jakoś. O właśnie, może w ten sposób. Ni wafla. No jasne, skoczyłem tam na linii. Kurde no. Co tu chodzi? A to możemy złapać? Nie. O, umarłem. Teraz też bym umarł. Zastanawiam się, czy tam ściankę mogę jeszcze... Nie, absolutnie się, z nim się nie da nic zrobić. Czekajcie, ale może... Patrzcie, może ja mam pójść w drugą stronę, bo tam jeszcze da się przejść przecież w lewo z powrotem. Zrobię tak. Że tam coś jest. No, nic. Ajej. Czekajcie, bo się zastanawiam, czy tam nie ma żadnego pudełka. Nie, tam nie było nic takiego. Dobra, nic. Chyba wrócić się chyba nie możemy już. Musimy tu samemu coś wykombinować. Ni wafla. Ojej, no świetnie. Dobra, ale to już jest pomysł jakiś, tylko lepszy timing muszę mieć. Jest, dało się. Jest, dobra, uff. O kurczę, myślałem, że mnie zmiażdży. Ja pierdzielę, dobra, udało się to zrobić. Teraz pytanie, co tu mamy? Aha, świetnie, jeszcze lepiej. No nie, no nie, no nie. Ojej. W jednym TV cały czas umiera. Przeze mnie. Nie wiem, czy tego zesłacza chyba. Aha, chyba, że
się złapę w ten sposób. Właśnie. To już nie na tym. Myślałem, że wcześniej się włączy. Okej. Okay. Ej, ale powinno się już załączyć, a nie... Nie wiem, to działa z opóźnieniem w tym momencie jakoś. Dobra, teraz jest okej. No i co teraz mam zrobić? Nie... Fuck. A! Jasne, super. Wyrąbało mnie w to. Kurde. Muszę jakoś tutaj nie musieć. Czekajcie. Jezu, tu jest woda. Czy co to jest? Co się stało? Muzyka zupełnie zwolniła, ekran zwolnił. Aha. Coś czuję, że to jest woda. Ale co się ze mną dzieje? Coś jest... Nie, coś jest inaczej w tym momencie. Coś jest inaczej. Aha, teraz las słychać. Obudź się, Timmy. Timmy, wstawaj. Możesz wstać? Hej, Timmy! Nie, z pasją się nic nie robi. Wstał. Otworzył oczy. Czyli udało mi się przejść tą zagadkę. To super, Jezu, ale naprawdę świetnie było to zrobione według mnie, że... Wiecie, przeskakuje przez to, zmieniona grawitacja, nagle przeskakuje przez jakąś wodę, czy jakąś taflę, czegoś, wpada tutaj, ląduje gdzieś w lesie i żyje dalej. Jak pójdę teraz tu, znaczy znowu jestem w lesie. Nie wiem, gdzie są to takie białe robaczki, które można rozdoptywać, to są jakieś takie achievementy, a tutaj najwyraźniej nie ma. Jej, ale naprawdę, teraz to naprawdę ta gra zrobiła na mnie okropne wrażenie. Coś cudownego, dobra. A w takim razie idziemy dalej. Coś czuję, że już się zbliżamy mocno do końca gry. Tak, to jest chyba koniec już gry. To jest ta siostra, której szukał cały czas. Co ona tam robi? Nic teraz nie mogę robić. Teraz już gra chyba steruje sama sobą. Aha, i to jest koniec, tak? Okej. Okej, mam nadzieję, że wam również się podobało to przeżycie, bo mnie naprawdę bardzo to, że tak powiem, weszło, bardzo mi się to spodobało, znaczy podobało, no naprawdę dobra robota. Nie wiem, nic więcej nie będę mówił, w takim razie żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.